świętujemy dalej. To chyba nie wybrzmiało na odcisku, czy zwycięstwo Jarka Błachowicza, ten pas, to jest największe osiągnięcie w karierze trenera? Dobry wieczór, witam wszystkich. Oczywiście, że tak. No i jak to smakuje? No, powoli dociera. No, radość, wielka radość. Bardzo się cieszę z tego. No i co więcej mogę powiedzieć? Chcemy obronić pas jak najwięcej razy i żeby znowu były kolejne powody do radości. W klubie było wielkie świętowanie, każdy czekał, gdy przyjechaliście? No, po kolei, najpierw na miejscu, potem na lotnisku, potem w klubie, potem w następnym klubie i tak cały tydzień. To kiedy ta kolejna walka, Janka? Tutaj spokojnie, najpierw chłońmy, Janek ma swoje sprawy rodzinne czekają na rozwiązanie w najbliższym czasie. Zobaczymy, jak on to będzie znosił. Będziemy powoli myśleć o kolejnym terminie walki, o obronie pasa. Już na koniec, także spokojnie. Obrona pasa to będzie większe wyzwanie, bo mówi się, że łatwiej zdobyć pas jednak. Moim zdaniem łatwiej. Jesteśmy na górze, łatwiej jakby się z góry bronić. Zobaczymy, kto się podejmie tego, jaki będzie przeciwnik. Także ciężko mi w ogóle cokolwiek teraz mówić, kto będzie przeciwnikiem i jak to się odbędzie, gdzie, kiedy. Myślicie, że jest szansa, że John Jones powróci na walkę z Jankiem? Nie sądzę. Robert Janek po tym, co pokazał z Dominikiem Reyesem, nie sądzę, żeby ryzykował. Janek pojawił się w środę już na sparingach, pomagał Danielowi. Jak ważna jest rola Janka teraz w kolejnym ataku na kolejny pas, a tym razem organizacji ACA przez Daniela? Mamy apetyt na pas wagi ciężkiej w organizacji ACA. Teraz wszystkie jakby przygotowania są skierowane w tą stronę. Tutaj przygotowania Damiana zakończyliśmy, więc teraz jesteśmy zajęci Danielem Omielańczukiem. No i chcemy ten pas zdobyć. Kolejny do kolekcji, żeby był w klubie. Janek był w dobrej formie jeszcze? Utrzymał tą formę z Abu Dhabi? Janek najlepszą formę ma właśnie postartową, także był w dobrej formie. A w parę kilo więcej, także mu to wtedy służy. Około 105 kg, także jest silniejszy, większy. Jak podoba się karta KSW 55? Podoba się. Podoba się, jest dużo ekscytujących pojedynków. Pojedynek tutaj podopiecznego mojego, Damiana. No jest walka tutaj rewanżowa Mameda, bo jest Michał Materla, także no bardzo mocna karta. A Damian Janikowski, jak się rozwinął od swojej ostatniej walki? Przede wszystkim myślę, że przemyślał swoje błędy, które popełniał przy ostatnich walkach. Podejdzie do tego z zimną głową, taki jest plan. Na walkę. A Gustafsson? Co sobą prezentuje tak okiem trenerskim? No jest solidny zawodnik, silny, idzie do przodu, waleczny. Tak po tych przeciwnikach, których miał, też ciężko powiedzieć, co tak naprawdę może pokazać. No przeanalizowaliśmy, mamy strategię, chcemy wygrać i myślę, że tak będzie. Jaka jest zdaniem trenera recepta na zimną głowę właśnie w przypadku Damiana Janikowskiego? Co musi zrobić? No trzeba to najpierw przez jakiś czas do zawodnika jakby wpoić mu to w głowę, że nie tędy droga, żeby się nie rzucać na przeciwnika, nie stawiać wszystko na jedną kartę. Bo jak nie wyjdzie, to nie ma planu B. Oszczędzać siły. I takie były treningi, żeby rozkładać te siły równomiernie, żeby w wypadku rozstrzygnięcia walki na punkty trzyrundowej, żeby też wygrać decyzję. Bardzo mnie ciekawi strategia podczas pojedynku Mameda ze Scottem Askamem. A to z tego powodu, że pierwsze starcie było kompletnie odwrotne od tego, co wszyscy przewidywali, bo nagle to Scott Askam obalał i trzymał Mameda w parterze, gdzie raczej wszyscy myśleli, że będzie uciekał od tego parteru. Mamed miał przewagę w stójce. Jak psychologicznie zawodnicy mogą podejść do tego drugiego starcia? Ja wiem oczywiście, że to nie pana zawodnicy, ale tak z perspektywy trenera innych. Jak to się może rozwiązać? Bo ja nie umiem sobie wyobrazić, że jeszcze raz zastosują obaj ten sam gameplan, czyli że Mamed będzie dominował w stójce, a Scott będzie cały czas chciał obalać. Znaczy, powiem tak, na pewno będzie próbował obalać, jeżeli to wychodziło w pierwszej walce. Nie będzie się czuł komfortowo w stójce z Mamedem, będzie czuł zagrożenie, będzie próbował obalać. Moim zdaniem na pewno to, co wychodziło w pierwszej walce, będzie to próbował robić. Ale teraz Mamed będzie na to gotowy, a wtedy się kompletnie tego nie spodziewał. Będzie próbował go zaskoczyć. No.
Nie, ciężko mi powiedzieć, jaki będzie plan, bo nie ja tam nie układam strategii, game planu, także ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że będzie próbował, jeżeli to wychodziło, to będzie to robił. Po prostu wydaje mi się, może, że... nie tak jak w tej pierwszej walce, że od razu pójdzie po sprowadzenie, ale spróbuję obalić. Bo wydaje mi się, że w pierwszej walce panowie się mocno zaszachowali, pokazali się z zupełnie innej strony niż rywal mógł się spodziewać i bardzo mnie ciekawi to, jak teraz to się wszystko potoczy, bo nie wierzę, żeby to mogło wyglądać w ogóle podobnie. Nie wiem, myślę, że Mamet szansą jego na zwycięstwo jest po prostu przyspieszyć, wybrać jakiś moment, przyspieszyć, spróbować to rozstrzygnąć przed czasem, bo na 5 rund nie wiem, czy da radę z takim zawodnikiem jak Scott Askham trzymać tempo i kondycyjnie, czy to zniesie. Trenerze, to jeszcze jedno pytanie ode mnie. Szansa taka, że po prostu... Nie jest jakiś tam demonem szybkości Scott Askham, jest niebezpieczny, ale Mamet jest szybszy. Po prostu powinien go w pewnym momencie spróbować zaskoczyć i ustrzelić. Ewentualnie po sprowadzeniu zaskoczyć chwytem skrętówką. Warto zastosować techniki Jana Bochowicza, czyli spokojnie, w pewnym momencie eksplozywnie wystrzelić, dokładnie, poczekać na kontrę. Dokładnie, o tym mówię. Fachowym okiem. Zapytam jeszcze sekundkę. Zapytam cię jeszcze o Damiana Janikowskiego. Widziałem, że stójka bardzo dobrze się w tej chwili... Damian popracował nad tą stójką. Ta stójka jest dobra, ale ma tutaj rywala, który na pewno pójdzie w klincz, pójdzie w zapasy. Na ile jeszcze utrzymał te zapasy? Na ile są dobre zapasy Damiana w tej chwili? Są lepsze niż były, wydaje mi się, bo tak jak mówię, przeanalizowaliśmy te błędy, które Damian robił. Brak pracy na siatce, rzuty jakieś duże, takie, które męczą, suplesy, wyniesienia niepotrzebne, to wyeliminowaliśmy i to powinno zupełnie inaczej wyglądać. Czyli zapasy pod MMA. Zapasy pod MMA, dokładnie. Dużo pracy przy siatce, szybkie obalenia bez dźwigania, jakieś niepotrzebnej rzeczy typu suplesy, tego nie będzie. Jedno szybkie pytanie ode mnie. Trenerze, fachowym okiem, jak pan ocenia szansę Marcina Tybury w starciu z Benem Rotwellem i gdzie Marcin powinien tych swoich szans szukać? Tak. To nie jest jakaś tam tajemnica, że Marcin nie jest specjalnie odporny na ciosy. Ben Rotwell będzie szukał nokautu. Jego zadaniem nie dać się trafić. Przy tej wadze, którą wniesie Rotwell w dniu walki 130-135, Jedno smrnięcie i jest po walce. Także wszystko robić, żeby nie dać się trafić, najlepiej obalić. A szansa na wygraną? Pełny dystans i wypunktowywanie? Tak, to podobna walka jak ze Struwe. To jest jego plan na walkę, tak mi się wydaje. Waży 119, to dużo. Dużo. Okay. No, to dziękuję bardzo. Dziękujemy.